Rozmawiamy z Rafałem Jedwabnym ze Związku Zawodowego Sierpień 80. Jesteśmy przed biurem premiera Mateusza Morawieckiego. Proszę powiedzieć, co tutaj się działo? No tak, po tych wszystkich poniedziałkowych akcjach doszliśmy do wniosku, że tego biura nie ma sensu dalej, żeby było utrzymywane przez podatników. To biuro pewnie miesięcznie kosztuje z 50 tysięcy, jak nie więcej z pieniążków podatników. Pan Morawiecki tu w ogóle nie przebywa. Niestety ten oszust, a teraz dodatkowo mogę powiedzieć, że tchórz, próbowaliśmy zamurować mu wejście do tego biura, bo jak go nie używa, to nie ma sensu, żeby to wejście funkcjonowało. Nasłał na nas kordony policji. Doszło do małych przepychanek, ale postanowiliśmy, że nie będziemy się z policjantami przepychać, bo ci ludzie są w pracy, to są też Polacy, my nie chcemy, żeby jednych na drugich napuszczać. Odstąpiliśmy od tego, ale chciałbym powiedzieć temu tchórzowi Morawieckiemu, że to nie jest koniec, nie uciekniesz przed nami, ale to nie, że przed nami, nie, że przed Rafałem Jedwabnym, nie, że przed Wolnym Związkiem Zawodowym Sierpień 80. Człowieku, tak po prostu nie uciekniesz przed zwykłymi Polakami, których przez miesiące oszukiwałeś. Ja teraz to się groteskowe na tyle robi, że wczoraj czy przedwczoraj słyszałem wypowiedź pani minister Moskwy, która jeszcze niedawno zapewniała, że tego węgla taniego będzie pod dostatkiem dla Polaków, a w ostatniej rozmowie zapewnia, że będzie drewno dla Polaków zapewnione, że Polacy mają ogrzewać mieszkania drewnem. No szaleństwo dochodzi do szaleństwa. Już zapowiadam, że 4 listopada będziemy w Warszawie pod siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej, a tam pojedziemy się spytać w innym temacie. Co się dzieje z cenami energii? Ja wiem, wszyscy mówią, bo wkład do pieców drożeje, że węgiel drogi, że gaz drogi. Tylko niech mi ktoś wytłumaczy, niech premier Morawiecki, bo tam siedzą jego prezesi, niech wytłumaczy, dlaczego ta Polska Grupa Energetyczna ma mieć zysku na koniec roku 6, 8, a może nawet 10 miliardów. Czy te pieniądze są nie skąd inąd, jak tylko z okradania zwykłych Polaków. Tutaj policja was spisała, bo tutaj dosyć można było powiedzieć, że dzisiaj było gorąco. Tak, było gorąco, choć tutaj teraz policjanci podeszli, spytali się, czy wszystko w porządku, czy nikomu nic się nie stało podczas tej interwencji. Na razie nie spisywali, ja jestem jak co poniedziałek spisywany, więc pewnie kolejny raz trafię do sądu, ale tym się nie przejmuję, to już zapowiadam rządzącym. Nie zastraszycie nas, możecie nas spisywać, możecie nam sprawy sądowe wytaczać, my jesteśmy wytrwali, nie zastraszycie nas. W Warszawie się szykuje duży protest, proszę mi powiedzieć, no to też będą policjanci tam chyba z wami protestować, tak? Tak, w Warszawie czekamy, bo koledzy z Solidarności organizują ten protest w Warszawie. Oczywiście przyłączę się, ja powiedziałem, będziemy protestować przeciwko każdej głupiej władzy. Policjanci, tak, słyszałem, że też ma być Związek Zawodowy Policjantów w Warszawie. Zresztą my ostatnio, jak policjanci protestowali, też tam była grupa górników, która ich wspierała. Uważam, że też policjanci też powinni walczyć o swoje. Wszyscy Polacy tak naprawdę powinni walczyć. My mamy inflację 17-18%. To oznacza, że każdy z nas w tym roku tak naprawdę 2 miesiące za darmo przepracuje. My wszyscy powinniśmy wyjść i się upomnieć o zwrot inflacyjny, o te środki, które... Bo tak naprawdę mamy mniejsze wynagrodzenia, bo mniej kupimy za to, co dostaniemy. Więc dobrze, że wychodzą policjanci, dobrze, że wychodzą rolnicy, zaczynają protestować górnicy, zaczynają protestować pielęgniarki. Tak jak powiedziałem, Morawiecki, nie ukryjesz się. Znajdą cię ludzie, którzy na ciebie głosowali i cię rozliczą. Dzięki za rozmowę. Dziękuję.